Tutaj Tomek Wełna. Zapraszam Was serdecznie na tydzień ekspresji, na tydzień niezwykle ciekawych i niezwykle przydatnych zajęć, podczas których będziemy mówić o ekspresji linii, o tym, jak rysować, jak używać ekspresji gestu, śladu i naszej ręki. Zapraszam serdecznie, za chwileczkę zaczynamy. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na zajęcia niezwykle ciekawe, niezwykle praktyczne, na zajęcia dotyczące ekspresji. W tym tygodniu będziemy o ekspresji śladu, o ekspresji linii mówić codziennie. O ekspresji linii i plamy. Dzisiaj będzie to linia, w kolejnych dniach będą to również plamy. Przygotowałem bardzo prostą martwą naturę, bardzo prosty zbiór codziennych przedmiotów i na ich przykładzie wytłumaczę Wam, na czym polega ekspresja linii, na czym polega ta magiczna kreska, o której często się mówi. Często na pewno słyszycie, ten rysunek ma dobrą kreskę albo ten rysownik ma dobrą kreskę. O co chodzi z dobrą kreską? Sprawa jest z jednej strony bardzo prosta, a z drugiej strony nie do końca oczywista, ale weźmy tą metodę, która pokaże Wam, na czym wszystko polega. I zobaczcie, że wcale nie jest to trudne. Przykładowo, mogę zacząć rysować te nożyczki. Przesunę tylko troszeczkę kadr. Mógłbym zacząć rysować te nożyczki tak. Bardzo powoli. O, w ten sposób. Bardzo ostrożnie. Mógłbym zacząć rysować te nożyczki tak zwanym siankiem, czyli kreską, którą bardzo powoli i bardzo ostrożnie i rozważnie zaznaczam kolejne linie. I to nie będzie dobra kreska, więc to jest przykład tego, jak może nie tyle nie wolno rysować, bo wolno rysować w każdy sposób, ale to nie jest ta metoda, która nas interesuje. To nie jest metoda, która prowadzi do dobrego rysunku. Do rysunku, który ma charakter, bo kreska i ekspresja kreski, one nadają charakter i indywidualność rysunkowi i powodują, że on nabiera cech żywych, nabiera cech artysty, rysownika, który ten rysunek tworzy. Zobaczcie, mogę zrobić to zupełnie inaczej. I to jest technika, do której chciałbym Was dzisiaj zachęcić. To jest metoda, która powoduje, że rysunek nabiera życia, że kształty, które rysujemy na naszym papierze, ożywają i nasza ręka przede wszystkim zaczyna tańczyć po papierze. Gdybym miał porównać dobrą kreskę do tańca, to taką dobrą kreskę i dobrą ekspresję w kresce porównałbym do tańca swobodnego, pełnego wdzięku, pełnego emocji. Gdybym miał szukać porównania dla kreski pozbawionej ekspresji, to byłby taniec poprawny, ale z podręcznikiem w ręce. Czyli bierzemy podręcznik z krokami, tak, i
patrzymy na nasze nogi i teraz przestawiamy nasze nogi tak, jak każe podręcznik. To będzie taniec poprawny, ale będzie zupełnie pozbawiony ekspresji. I tak jest właśnie z kreską. Zacznijmy rysować tę kompozycję. Specjalnie wziąłem kilka przedmiotów, które do ekspresji będą zachęcać. Splątany kabel jest jak splątana kreska, bardziej dynamiczna. Nożyczki ze względu na ich pełen energii kształt. Nawet przy ekspresyjnym rysunku polecam oczywiście kompozycję sobie jakoś zmierzyć, kompozycję sobie wymierzyć i przyjąć, gdzie powinniśmy zacząć nożyczki, a gdzie skończyć, żeby się zmieściły. Powiedzmy, że gdzieś ten punkcik przeniesiemy gdzieś w tym miejscu, tak dosyć blisko krawędzi. Więc takie punkty sobie i tak zaznaczamy. Ekspresja nie polega na tym, że lecimy na złamanie karku, nie wiedząc w ogóle, co robimy. Tutaj też oczywiście pewien porządek pracy się przyda. I zobaczcie. Na razie zrobimy sobie zarys nożyczek, ale rysujcie go w sposób taki, abyście nie odrywali ręki od papieru. Kiedy przesuwamy naszą rękę po papierze bez odrywania, to lepiej czujemy dystanse, lepiej czujemy odległości i lepiej czujemy proporcje. Kiedy oderwiemy naszą rękę, to musimy jakoś na nowo odnaleźć się w rysunku, na nowo odnaleźć się w rzeczywistości, którą rysujemy. Dlatego zachęcam Was dzisiaj do nieodrywania ręki od papieru. Szkicujcie te nożyczki właśnie w ten sposób i róbcie to dynamicznymi pociągnięciami. Będziemy w tym tygodniu ćwiczyć ekspresję, dynamikę, charakter kreski. I spokojnie. Wiem, że możecie odczuwać jakieś lekkie zagubienie, jeżeli wcześniej tak nie rysowaliście, ale spokojnie, dojdziemy do tego, że ta metoda będzie dla Was zupełnie naturalna. Starajcie się pracować szybszymi pociągnięciami. Akcentujcie pewne miejsca. Przy ekspresji kreski nie musimy też rysować wszystkiego bardzo dokładnie. I to jest jej bardzo duża zaleta. Wystarczy na przykład, że zaakcentujemy koniec nożyczek. Mniej przejmujemy się dzisiaj proporcjami. Jeżeli coś wyjdzie nie do końca proporcjonalnie, to nie szkodzi. Nie możemy ćwiczyć wszystkiego jednocześnie. Nie możemy się doskonalić we wszystkim jednocześnie. Natomiast to, co dzisiaj ćwiczymy, czyli charakter kreski, jej ekspresja jest zdecydowanie ważniejsza nawet niż poprawne proporcje, bo co z tego, że zrobimy rysunek o bardzo dobrych proporcjach, rysunek bardzo poprawny technicznie, tak jak Wam mówiłem, tak jakbyśmy tańczyli z podręcznikiem do tańca w ręce, albo szukam jakiegoś innego porównania, jakiejś aktywności najlepiej fizycznej, ale którą można wykonywać spontanicznie, albo którą można wykonywać wedle ściśle określonych reguł i wyjdzie to po prostu sztucznie jak ruch robota. Tak właśnie jest z rysunkiem i tak właśnie jest z ekspresją linii. Polecam Wam trzymać ołówek w ten sposób, w trzech palcach i przyłożyć go bardziej płasko do papieru. Zobaczycie, że to pomaga, że jesteście w stanie na przykład zaakcentować jakieś miejsce. Akcentujcie to miejsce, dobra? Tutaj jest cień, tu jest akcent wyraźny, więc chcemy to miejsce wzmocnić. Akcentujmy to miejsce. Możemy zaakcentować gdzieś punkcik śrubki, ale najlepiej takim bardzo szybkim pociągnięciem. Możemy zaakcentować to miejsce. Ciach, jedną ostrą kreską. Ekspresja to akcenty. Ekspresja to swobodna kreska. I ona dzisiaj nas właśnie interesuje. Przede wszystkim. Ekspresja to też poczucie pewności siebie. Jeżeli jesteście pewni tego, co rysujecie, jeżeli wierzycie, że to, co robicie, ma sens, ma słuszność, ma dobry kierunek, to przekonacie widza, przekonacie tych, którzy będą wasz rysunek oglądać. Jeżeli przekonacie samych siebie, to przekonacie też innych. Jeżeli rysujecie z poczuciem niepewności, z poczuciem jakiejś obawy, to w ten sposób z reguły nie powstaje dobry rysunek. Jeżeli trudno jest Wam znaleźć pewność siebie, co też oczywiście rozumiem, bo pewność siebie wiąże się z
pewnym doświadczeniem i powtórzeniem jakiegoś procesu kilka razy, to szukajcie swobody, szukajcie luzu. Pamiętajcie, to jest tylko kartka papieru. Jeżeli ona się zepsuje, bo na przykład coś w rysunku nam nie wyjdzie tak, jakbyśmy chcieli, na przykład ta słuchawka albo kabelek. Zobaczcie, jak ja ją rysuję. Jeżeli coś nie wyjdzie tak, jakbyśmy chcieli, to bierzemy kolejną kartkę za 10 groszy. Nic nie ryzykujemy, nikomu nie stanie się krzywda. Ekspresja to też podkreślanie charakteru kształtu. Na przykład splątanego kabelka. Zróbcie to tak. Nie patrzcie, gdzie on tam dotyka nożyczek i gdzie się dokładnie zawija. Zróbcie to w ten sposób, dynamicznie. Dobra? Zróbcie kolejną kreskę, na przykład akcentując jej koniec. Możecie ją powtórzyć, jeżeli nie trafiła we właściwe miejsce. Pokażę Wam z bliska charakter tej kreski. Zobaczcie, widzicie, co tutaj się dzieje? Jest sporo kresek, jest sporo akcentów, jest sporo dynamiki, wiele energii, wiele odwagi. Może nawet nie tyle pewności siebie, co odwagi, bo czasami ciężko nam znaleźć pewność siebie, jeżeli robimy coś po raz pierwszy, ale możemy coś robić po raz pierwszy z odwagą. I właśnie taka odwaga wiąże się bezpośrednio z ekspresją. Naszkicujmy zaraz tę taśmę. Zawsze, kiedy szukacie okręgu czy elipsy, rysujcie ją w sposób swobodny, w sposób ekspresyjny w jakimś stopniu. Na przykład tak. I wcale nie przejmujmy się, że ojej, nie wyszło dokładnie. To nic, że nie wyszło dokładnie. Możemy dodać jakiś fragment. Możemy dodać kilka linii. Możemy dodać jakąś plamkę cienia. I wcale nie musi być dokładnie, żeby było z charakterem, żeby było dobrze, żeby było wdzięcznie. Pamiętajmy też o tym, że mniej znaczy więcej. Mamy tendencję zawsze, prawie zawsze, do przesadzania z ilością elementów. I to w rysunku, i to w akwareli, i w obrazie. Oko człowieka działa w taki sposób, że rejestruje punkciki. Nasze widzenie obejmuje pole porównywalne do 5-złotowej monety trzymanej w wyciągniętych palcach. Czyli pole naszego dokładnego widzenia jest mniej więcej takie jak ta słuchawka. Jeżeli wyciągniecie rękę przed siebie i skupicie na czymś wzrok, to obserwujemy powierzchnię taką jak ta słuchawka. I z tego powodu, z tego względu, nie potrzebujemy w rysunku pokazywać wszystkich detali, wszystkiego, co jest. Ponieważ i tak nie będziemy w stanie ich objąć spojrzeniem. Możemy się koncentrować tylko na wybranych punktach. I właśnie dlatego tylko wybrane punkty dopracowujemy w rysunku. Po to, żeby dać naszemu oku pewien komfort. Komfort tego, że może się skupić na jakimś punkcie, na jakimś akcencie, a dookoła nic mu nie przeszkadza. Może sobie później przeskoczyć do kolejnego akcentu, skupić się na nim, a dookoła znowu jest troszkę spokojniej. Tak więc takie akcenty, których może być kilka, często jeden jest główny, ale może być ich kilka w rysunku, takie akcenty zawsze powinny być otoczone takim morzem spokoju, z mniejszą ilością detali. Często w rysunku stosujemy też taką zasadę, że przy krawędziach dopracowujemy rysunek mniej. Nie zawsze. Nadużywane powoduje to też pewną mechaniczność. Ale często taką zasadę stosuje się właśnie dlatego, że ostrość naszego widzenia jest punktowa. Więc jeżeli koncentrujemy uwagę widza w środku rysunku, to otoczenie możemy trochę rozmyć. Idźmy dalej z naszym rysunkiem, chociaż tak naprawdę powoli niewiele więcej mu trzeba. Pobawmy się z tym kablem. Przyłóżcie ołówek tak, w ten sposób, na płasko, prawie do papieru i
i zróbcie kilka pociągnięć. Swobodnych. Takich, gdzie przyciskacie gdzieś mocniej, gdzieś odrywacie kreskę, gdzieś odrywacie ołówek od papieru. Dodajmy trochę cienia. Zobaczcie, możemy dodać bardzo swobodnie cień, na przykład tutaj nad nożyczkami. Ale tak, tylko zasugerować pewną mgiełkę. Możemy zaakcentować jakiś fragmencik, na przykład w taki sposób. Możemy dodać zdecydowanie i z charakterem cienia tutaj przy ostrzu nożyczek. Możemy poszukać tych najciemniejszych fragmentów i cały czas zachowując dynamikę, zachowując lekką nerwowość w naszej ręce, lekką nerwowość ruchu, możemy te miejsca dopracować. Dam wam trochę czasu na eksperymenty z tymi kreskami, na swobodne, na rozluźnienie ręki, na swobodne przycieniowanie na przykład wnętrza tej taśmy. Przy rysowaniu ekspresyjnym ważne jest wrażenie przedmiotu. Dlatego nie analizujemy detali, analizujemy, raczej odczuwamy ogólny rozkład świateł, ogólny rozkład akcentów. I wszystko starajcie się rysować szybciej, w lekkim pośpiechu, a nawet w sporym pośpiechu. Takim pośpiechu połączonym z luzem, bo to nie o to chodzi, żeby się spiąć, absolutnie. W rysowaniu ekspresyjną kreską chodzi raczej o to, żeby się rozluźnić, żeby powiedzieć sobie, jest dobrze, czuję się dobrze, czuję się jak wypoczęty na wakacjach, pobiegnę sobie przez tę łąkę, machnę ręką, nabiorę powietrza w płuca, wypuszczę powietrze i dodam jakąś plamkę cieniowania tutaj na dole. I jak wyjdzie, tak wyjdzie. Nie przejmuję się tym w ogóle. Przyciemnię na przykład teraz kawałek słuchawki. Cieszę się, pani Grażyno. Dziękuję za komentarz. Druga słuchawka. Co możemy zrobić? Ekspresja nie zawsze oznacza to, że musimy działać jakoś bardzo, bardzo spontanicznie, czy bardzo szybko i niedokładnie. Ekspresja oznacza też, że możemy w pewnym momencie zmienić sposób pracy, jeżeli on będzie uzasadniony, bo przedmiot na przykład ma taki charakter. I możemy gdzieś tę ekspresję troszeczkę wyciszyć, troszeczkę uspokoić. Możemy jakiś fragment przekornie i ekspresyjnie dopracować trochę dokładniej, na przykład tak. Ale nie więcej, zostawmy tyle. Zostawmy tyle i nie ruszajmy tego miejsca. Możemy gdzieś tam kapelek zasugerować, ale na przykład urwać za chwilę kreskę. Niech ona sobie zniknie. Niech tutaj wszystko troszkę tak magicznie pojawia się i znika przed naszymi oczami. Tak jakby żaden przedmiot nie odkrywał przed nami się do końca. Tak jakbyśmy przed widzem nie chcieli odkryć wszystkiego, tylko pozostawić mu odczucie, emocje, troszeczkę jak w haiku, zamiast rozlazłego opisu, takiego jak znajdziemy w prozie. Ekspresja to też pozwolenie ołówkowi i naszej ręce na trochę eksperymentu, na przykład takiego. Teraz mocno przyciskam ołówek, podkreślam ten uchwyt nożyczek kilkakrotnie, tak jakbym bawił się jego kształtem, jakbym stwierdził, że chcę nadać mu pewną transformację, że trochę go przekształcę, że wypełnię
tą przestrzeń liniami, poszukam kształtu tego uchwytu raz jeszcze. Że wezmę miękki ołówek, na przykład 7B, i gdzieś tutaj trochę spokojniejszą, ale również nieregularną linią dodam kilka pociągnięć. Ekspresja w końcu pozwala nam na pewne oderwanie się od takiego restrykcyjnego porządku w rysunku i pozwala nam na przykład na dodanie jakiegoś elementu. Co by się stało, gdyby do naszej kompozycji wkroczył jeszcze jakiś jeden przedmiot, na przykład taki kieliszek? Co byście zrobili? Jakbyście go narysowali, ale nie biorąc nową kartkę, tylko rysując na tej samej kartce. Celowo wprowadzam tutaj lekkie zakłopotanie i konsternację, bo rysunek wydawał się taki już ładny i trochę i zapanowaliśmy nad nim, a tutaj nagle wszystko wywraca się do góry nogami. Pojawia się jakiś nowy przedmiot, na szczęście przeźroczysty. Jak narysować ekspresyjnie taki kieliszek? Na przykład w ten sposób. Szkło jest świetnym tematem do ekspresji, ponieważ ono ma niedosłowną formę. Ma formę, którą możemy określać mnogością kresek. Żadna z nich nie musi być jakaś bardzo konkretna. Możemy wyzwolić naszą rękę przy takim właśnie swobodnym rysowaniu. Nanosimy linię na linię. Cała ta struktura w naszym rysunku zagęszcza się coraz bardziej. Dorzucę jeszcze jeden ołówek na dole. I co? I ten ołówek też narysujemy zdecydowanymi kilkoma pociągnięciami. Nie interesuje nas ołówek z jego detalami. Interesuje nas kierunek, który tutaj się pojawił. Interesuje nas cień, który tutaj się pojawia. Tak naprawdę takich rysunków moglibyśmy zrobić dzisiaj wiele. Moglibyśmy wziąć teraz nową kartkę i cały ten proces powtórzyć, powstałby zupełnie inny rysunek o innym charakterze, bo nasza kreska by się zmieniła. Ponieważ w takiej kresce jest naprawdę sporo, sporo swobody, wiele przypadków. Możemy oczywiście wziąć gumkę. Możemy na przykład dodać jakiś blik. Gumka jest też narzędziem rysunkowym. Też możemy przy rysowaniu gumką stosować ekspresję taką samą jak przy kresce. Kiedy otworzymy się na ekspresję w rysunku, to okazuje się, że możemy i powinniśmy swobodnie kształtować taki rysunek, bawić się kreską i plamą, bo ekspresja nie dotyczy tylko kreski, chociaż mogłoby się tak wydawać. Ekspresja dotyczy też plamy, cienia. Ekspresja daje wolność, bo ona uczy nas tego, że rysunek robimy dla siebie, przede wszystkim dla siebie, jako że rysunek jest naszym doświadczeniem. Że rysunek jest doświadczeniem prawdziwie fizycznym, doświadczeniem takim jak taniec ręki na papierze. I tak naprawdę nie liczy się nawet efekt. Liczy się to, co my odczujemy, co my znajdziemy dla siebie rysując. Kiedy zaczniecie w taki sposób podchodzić do rysunku, zapewne być może już w ten sposób podchodzicie i doskonale, ale jeżeli
czujecie jeszcze jakiś dyskomfort, jakiś niepokój w czasie rysowania, albo czasem czujecie się zestresowani rysując, to wiedzcie, że z pomocą przychodzi wam ekspresja, wolność, poczucie swobody. Chociaż ta racjonalna część umysłu będzie podpowiadała, co ty robisz, rysujesz za szybko, coś się pogubi, rozsypią się proporcje. Opanuj się. Trzeba wyłączyć tę racjonalną część. Oczywiście proporcje też są jakąś sprawą, którą ćwiczymy i którą rysujemy, ale z mojego doświadczenia wiem, że za bardzo skupiamy się na poprawności w rysunku, takiej poprawności, która odbiera rysunkowi i rysunkowi odbiera energię, a nam odbiera frajdę z rysowania. Przede wszystkim powoduje, że rysunek, nawet dobrze wykonany, widziałem mnóstwo rysunków, które były perfekcyjne, które były narysowane tak, że nie wiem, czy bym sam potrafił tak narysować, ale które nie miały zupełnie charakteru, które były nudne, które były martwe. I szkoda, bo wiem, ile wysiłku, ile czasu ktoś poświęcił na zrobienie takiego rysunku. No i teraz co? Co powiedzieć takiej osobie? Można tylko zasugerować, żeby przy kolejnym rysunku trochę wyluzowała, pozwoliła sobie taka osoba na więcej swobody, na więcej zabawy z kreską, na więcej zabawy z rysunkiem, ołówkiem, na więcej luzu, tak jak to robimy dzisiaj. Myślę, że każdy powinien znaleźć swój sposób na ekspresję kreski, na takie swobodne rysowanie, jakie da mu komfort. Ale zdecydowanie warto go szukać. Warto go szukać, żeby nasze rysunki miały charakter. A my, żebyśmy mieli frajdę i satysfakcję z tego, że zrobiliśmy coś więcej niż zrobiłby aparat fotograficzny. Aparat fotograficzny zapisuje wszystko beznamiętnie i zapisuje każdy detal. I my bardzo często w rysunku popełniamy błąd aparatu fotograficznego, czyli wydaje nam się, że powinniśmy narysować każdy detal, jeden po drugim, kawałek po kawałku i wtedy rysunek będzie dobry. Ale taki rysunek, tak jak wam mówiłem, jest niejadalny dla naszego oka. Nasze oko działa zupełnie inaczej niż aparat fotograficzny. To jest bardzo skomplikowany i piękny proces tego, jak widzimy, ale w nim jest znacznie więcej luzu, znacznie więcej swobody, spontaniczności i w naszych rysunkach powinniśmy właśnie taką swobodę dać widzowi. Dać też sobie, bo rysunki robimy przede wszystkim dla nas samych. Kiedy rysujecie, nie myślcie o tym, co powiedzą inni. Takie myślenie paraliżuje, zabija odwagę. Myślcie i koncentrujcie się na tym, co czujecie, jaką frajdę macie z rysowania. Czy ta kreska to jest taka kreska, jaką chcieliście zrobić, jaka wam się podoba? Czy to jest kreska taka, jaka w cudzysłowie powinna być? Nie ma kresek takich, jakie powinny być. Są kreski takie, jakie wy chcecie zrobić, bo wszystkie sztuki, każda, cała sztuka i cała artystyczna działalność jest po to, żeby dać upust, żeby dać możliwość pokazania waszych emocji, żeby dać artyście możliwość pokazania jego indywidualnego charakteru. A ekspresja jest najważniejszym i najlepszym narzędziem właśnie do tego. Co więcej, ekspresja i jej zrozumienie, jej opanowanie jest niezbędne do tego, żeby robić dobre, superrealistyczne rysunki i obrazy. I ten tydzień,
który przed nami, jest właśnie po to, żebyśmy to zobaczyli, żebyśmy tego wszyscy doświadczyli. Żeby tworzyć dobre, bardzo realistyczne obrazy, bo mamy takie widzimisię, bo tak lubimy na przykład, albo chcemy się sprawdzić, trzeba najpierw przejść przez etap ekspresji, bo jeżeli nie przejdziemy tego etapu, to będą nam wychodzić za ciężkie, zagniecione rysunki, zagniecione i zamęczone obrazy, bez charakteru, bez duszy, bez wyrazu. I chyba więcej słów nie jestem w stanie już znaleźć, żeby opisać to, o czym dzisiaj mówimy, a w każdym razie nie chcę zamęczyć was długimi wywodami. Temat jest fascynujący. Otóż to, pani Iwono, zawsze najtrudniej zacząć. To się nazywa inercja początków. I to jest całkiem naturalne i wpisane w nasz charakter ludzki. Ale ekspresja w tym pomaga. Dlatego, że zaczynamy od pierwszej swobodnej kreski. Nie oceniamy tej kreski. Po prostu bawimy się. Miejmy świadomość, że wszystko może się po drodze zmienić. Że mamy możliwość modyfikowania, zmieniania tego, co rysujemy. Możemy coś rozetrzeć. Możemy coś rozetrzeć mocno, na przykład. O tak. Ekspresja powoduje, że przestajemy się bać dotknąć rysunku. Ojej. Jak to zrobić? Może delikatnie? Nie. Ekspresja pokazuje nam też, że dobre są działania zdecydowane. Zobaczcie, gdybym tego tak agresywnie, intensywnie nie roztarł, to nie wyglądałoby to tak, wyglądałoby jakoś gorzej, bez przekonania. Alvaro Castagne, o którym będziemy w tym tygodniu mówić i z którego twórczością spotkamy się w środę, wybitny światowej sławy akwarelista, powiedział takie piękne zdanie dotyczące akwareli, ale to zdanie można przenieść na wszystkie techniki, nie tylko na akwarele. Technika akwareli lub rysunku sama w sobie jest delikatna. Dlatego potrzebna jest zdecydowana ręka artysty, potrzebny jest autorytet twórcy, rysownika, akwarelisty, żeby tę delikatność podtrzymać, żeby nadać jej podparcie. I to jest piękne zdanie, które można odnieść do wielu technik, nie tylko do akwareli, chociaż do akwareli w szczególności. Potrzebne jest zdecydowanie i siła twórcy, żeby delikatność techniki mogła nabrać odpowiedniej formy. Bardzo, bardzo ładne zdanie. Zachęcam was do tego, żeby ustawić sobie w domu kilka przedmiotów i pobawić się nimi nawet bardziej odważnie niż to robiłem teraz. Zobaczcie, to jest tylko przykład, tak jak wam mówiłem, dobrze jest każdy temat przepracować kilkukrotnie. To jest przykład tego, jak można by ten temat potraktować
jeszcze odważniej, jeszcze swobodniej. To już tylko jako ciekawostka, nie chciałem aż takiego szaleństwa robić, kiedy zaczynałem. Poza tym to trzeba robić szybko. Przyznam się, że często w czasie naszych zajęć i często kiedy pokazuję komuś, jak coś narysować, największą trudnością dla mnie jest to, że muszę rysować powoli, ponieważ przy wolnym rysunku, takim, żebyście zdążyli popatrzeć na ekran i jeszcze narysować swój rysunek, co jest zrozumiałe. Musicie mieć na to czas. Ale przy takim wolniejszym rysowaniu z przerwami właśnie ginie ta ekspresja. I to jest największa trudność, z jaką się borykam. Już się nauczyłem jakoś nad tym panować i jakoś to, tę trudność obchodzić w czasie rysowania wspólnego, które jest fantastyczne i cieszę się oczywiście, że coś takiego w ogóle możemy robić. Ale to jest tylko dowód na to i dlatego o tym mówię, że pewna dynamika rysowania i szybkość kreski i taka ciągłość procesu, kiedy ręka już zacznie taniec, trudno jest ten taniec na papierze zatrzymać, bo wtedy gubimy rytm. Znowu jakbym już miał szukać takiego porównania muzycznego. I dlatego znacznie łatwiej, znacznie bardziej komfortowo i naturalnie rysuje się szybko. Kiedy ten taniec się już zacznie, nie przerywajmy go. Nie przerywajcie rysunku, bo zgubicie wątek. I ciężko jest wtedy po pewnym czasie do takiego wątku powrócić. Kiedy szkicuję sam dla siebie, to dzieje się to właśnie w takim tempie, jak teraz widzicie. To jest taki przykład jako ciekawostka, i dowód na to, że warto trzymać pewną dynamikę rysowania, pewną swobodę rysunku i tempo rysowania. Powiedziałbym nawet tak, że nie da się rysować i malować dobrze powoli. Po prostu zawsze wtedy ekspresja na tym cierpi. Ekspresja gdzieś wtedy ginie. Przestajemy czuć całość. Przez wiele lat strzelałem z łuku. Nie był to łuk sportowy, wyposażony w całą aparaturę do celowania. Był to długi łuk angielski, wzorowany na średniowiecznym łuku. I muszę wam powiedzieć, że przy strzelaniu z łuku włącza się coś niezwykłego. Do dzisiaj mnie to fascynuje i dodaje mi przekonania, że są siły głównie związane z intuicją. Są siły znacznie potężniejsze, niż jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Otóż strzelając z łuku przychodzi taki moment, kiedy trzyma się już łuk z napiętą cięciwą i patrzy się w cel, bo nie ma celownika w takim łuku. Przychodzi taki moment, kiedy człowiek czuje nagle łączność z przestrzenią. Zaczyna czuć powietrze, przestrzeń i odległość między łukiem, między sobą a celem. I kiedy w tym momencie wypuści się strzałę, to ona trafia zazwyczaj w sam środek celu. To jest niesamowite. Robiłem eksperymenty i doświadczałem tego odczucia wiele razy i w większości sytuacji, kiedy w tym momencie konkretnym, trudnym do uzasadnienia, inaczej jak tylko intuicją, puściłem cięciwę, to strzała trafiała w cel. I podobnie jest z rysunkiem, kiedy zaczynamy czuć przestrzeń rysunku. Czasami jej nie wyczujemy i wtedy albo trzeba zacząć nowy rysunek, albo poczekać, bo po prostu nie jesteśmy w nastroju. Ale kiedy zaczynamy czuć przestrzeń rysunku, to wszystko zaczyna płynąć, zaczyna się taki proces flow. Podobnie jest w wielu dziedzinach sportowych, w muzyce, w wielu aktywnościach wszelkiej natury. Takie poczucie zawsze, czy prawie zawsze towarzyszy mi właśnie przy szybkich szkicach. Dlatego uwielbiam szybkie szkice, bo one powodują, że włącza się właśnie jakaś taka magiczna intuicja, że zaczynamy nagle
czuć i rozumieć obiekt, który rysujemy. Zaczynamy czuć kreski na naszym rysunku. I dlatego wiele razy zachęcałem Was do szybkich szkiców i będę zachęcał zawsze, bo to jest absolutnie magiczne ćwiczenie. Szybkie szkice uczą nas ekspresji po prostu i dlatego warto to ćwiczenie robić jak najczęściej. Warto wyzwolić naszą rękę. Możecie mi wierzyć, im bardziej wyzwolicie waszą rękę, to tym będzie lepiej. Na pewno nie będzie gorzej w waszych rysunkach. Gorzej jest zawsze wtedy, kiedy zaczynamy naszą rękę zbyt więzić, zbyt spinać. Kiedy zaczynamy rysować jakimiś schematami, które mamy w głowie. I wszyscy z nas to robią i to nie jest nic złego. To jest po prostu rzecz, której się trzeba oduczyć, którą trzeba zastąpić obserwowaniem tego, co rysujemy. I wtedy zaczyna się dziać magia. I wcale nie musi być dokładnie. Dlatego, że to nam się wydaje, że coś zepsuliśmy, bo koncentrujemy się na jakimś fragmencie rysunku. Ale pamiętajmy o tym, że rysunek ogląda się w całości, że widz będzie na nasz rysunek patrzył z pewnej odległości. Rysunki w ogóle ogląda się najczęściej z pewnej odległości. I chociaż z bliska to jest chaos pozornie przypadkowych kresek, to te kreski mają energię. I to jest najważniejsze. One powstają błyskawicznie, one powstają szybko. Nawet nie jesteśmy w stanie zrozumieć, co dzieje się, kiedy takie kreski powstają. Jaki jest ich charakter. Ale nie o to chodzi, aby go rozumieć. Chodzi o to, żeby w ten sposób rysować. I wtedy w waszych kreskach automatycznie pojawi się życie. Pojawi się energia. I właśnie tej energii szukamy w ekspresji. I po to jest nam ekspresja w rysunku, w malarstwie, w tańcu, a nawet w mowie. Kiedy rozmawiacie z kimś, kto ma w głosie pasję, czuć, że jest nakręcony jakimś tematem, że ma do niego przekonanie, to świetnie się takiej osoby słucha, znacznie lepiej niż osoby, która czyta z kartki i na pewno popełnia mniej błędów takich merytorycznych, czytając z kartki, ale w czytaniu z kartki, tak jak w bardzo poprawnym rysunku, nie ma życia, nie ma nawet tej pewnej dozy błędów, o których pięknie mówił Stanisław Lem, kiedy pisał do Sławomira Mrożka. Mrogi drożku, bo tak przekornie Stanisław Lem pisał, przekręcając litery. Mrogi drożku, zamiast drogi mrożku. Twoja twórczość jest zbyt doskonała. Brakuje w niej błędów i niedoskonałości, które są niezbędne do tego, żeby było dobrze, żeby było zjadliwie, żeby było jadalnie, żeby było pasjonująco. I to jest zdanie, które mi też utkwiło w pamięci. Potrzebne są błędy, potrzebne są niedoskonałości, bo jeżeli coś jest zbyt perfekcyjne, to jest sztuczne. Źle się na to patrzy, źle się to ogląda. Mógłbym narysować panoramę dowolnego miasta z jakąś gotycką wieżą, robiąc to w ten sposób, z jakimś ratuszem. Albo mógłbym wziąć linijkę i zacząć wszystko wykreślać od linijki i byłoby piękne i równe, ale zupełnie pozbawione życia. A życie właśnie się liczy. A mi skończył się szkicownik, więc musimy kończyć na dzisiaj. Bardzo serdecznie Wam dziękuję i cieszę się bardzo na ten tydzień, który
właśnie się zaczął i na te wszystkie eksperymenty z ekspresją, z kreską, z plamą. Mam nadzieję, że uda mi się was przekonać, że warto wyzwolić swoją rękę, że warto wyzwolić swoje emocje. I moim zdaniem, kiedy zaczniemy je wyzwalać w rysunku, to zaczynamy je wyzwalać w życiu. Zaczynamy wyzwalać się, czuć się swobodniej na co dzień. To jest piękne. Ta pewność siebie i świadomość tego, że let it happen, niech się dzieje, w jakiś niezwykły sposób przenosi się później na nasze życie. I to jest piękne. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Życzę pięknego, dobrego dnia z dobrą ekspresją. Niech was otacza swoboda ruchu, swoboda myśli, swoboda kreski. I nie mogę doczekać się 19, kiedy pójdziemy znowu tropami mistrzów za twórczością Giacomettiego. Dobrego dnia i do zobaczenia. Bardzo serdecznie was pozdrawiam. Do 19.